Dobry wieczór Państwu, Weronika Jaskółka, zapraszam na sport. To już pewne, FC Barcelona nie zagra w fazie pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Forma podopiecznych Xaviego Hernandeza została boleśnie zweryfikowana w przegranym meczu z Bayernem Monachium, który zwyciężył 3-0. Nie taki plan miał przed sezonem prezydent Barcelony Joan Laporta. Katalończycy bowiem zakładali co najmniej awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Po 5. kolejce spotkań wiemy już jednak, że jedynym ćwierćfinałem, o który może jeszcze powalczyć Blaugrana, będzie ćwierćfinał Ligi Europy. Co ciekawe, już przed gwizdkiem rozpoczynającym spotkanie na Camp Nou wiadomo było, że wyjście z grupy stało się nierealne. Nieco wcześniej bowiem 3 punkty w meczu z Wiktorią Pilsno zgarnął Inter Mediolan, a tylko potknięcie Nerra Zurich utrzymywało Barcelonę w grze. W efekcie podopieczni Xaviego Hernandeza wyszli na murawę w kiepskich nastrojach i ciężko im było chociaż postraszyć faworyzowany Bayern Monachium. Bawarczycy zaś grali swoje i w znakomitym stylu pokonali gospodarzy. Bramki dla Die Rotten zdobywali kolejno Sadio Mane, Erik Choupo-Moting oraz Benjamin Pavard. Barca natomiast nie oddała nawet jednego celnego strzału. Lider Blaugrany Robert Lewandowski również nie wyróżnił się niczym szczególnym. W efekcie awans do 1/8 finału uzyskają wspomniane ekipy Bayernu Monachium oraz Interu Mediolan. Wynik meczu Inter-Wiktoria bardzo źle na nas wpłynął. Ciężko jest rywalizować, gdy wiadomo, że już odpadliśmy. Ponadto Bayern grał na wyższej intensywności i był zwyczajnie lepszy. To chyba pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, po którym czuję, że zagraliśmy naprawdę kiepsko. Wcześniej w spotkaniach z Bayernem oraz Interem byliśmy stroną przeważającą. Znaleźliśmy się jednak w tej sytuacji przez wiele popełnionych błędów. Spotkania 5. kolejki wyłoniły 12 z 16 zespołów, które powalczą o najbardziej prestiżowe trofeum w europejskim futbolu. Największą niespodzianką jest chyba awans ekipy Club Brugge, która zapewniła sobie promocję kosztem m.in. Atletico Madryt. Sporym zaskoczeniem jest również znakomita forma zespołu Napoli. Lider włoskiej Serie A zachował dotychczas nieskazitelny bilans spotkań, będąc jedyną drużyną obok Bayernu Monachium, która nie straciła jeszcze punktów. Ostateczny skład klubów, które zagrają w 1/8, poznamy już za tydzień. Z kolei losowanie par tej fazy rozgrywek odbędzie się 7 listopada. Przenosimy się 2 szczeble niżej i zaglądamy do rozgrywek Ligi Konferencji. Tam awans do fazy pucharowej może przypieczętować Lech Poznań, który kilka minut temu rozpoczął rewanżowe spotkanie z Austrią Wiedeń. Gdy Lech Poznań rozpoczynał grę w fazie grupowej, to wszyscy zachwycali się skutecznością mistrza Polski. W pierwszym spotkaniu z ekipą Villarreal kolejorz zdobył aż 3 gole, a w kolejnym starciu z Austrią Wiedeń ładował piłkę do siatki 4-krotnie. Później jednak rozpoczęły się schody. Lech bowiem 2 razy zremisował z HPL-em Berszewa, strzelając w tym 2 meczu tylko 1 gola. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to w ostatnich 7 meczach podopieczni Johna van den Bruma trafiali do siatki rywali zaledwie 5 razy. Stąd też brak skuteczności to coś, co obecnie przykuwa największą uwagę i jest jednocześnie największą bolączką kolejorza. Rozpoczęte o godzinie 18:45 rewanżowe starcie z Austrią Wiedeń jest jednak świetną okazją na przełamanie tej serii oraz przypieczętowanie awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. My jako drużyna zawsze wychodzimy na boisko, żeby wygrywać, bo gramy w Lechu Poznań i ten herb na piersi zobowiązuje do tego, żeby do każdego meczu podchodzić po zwycięstwo, a nie kalkulować. I myślę, że tak jak w każdym innym meczu, tak i w tym wychodzimy tutaj, żeby godnie reprezentować barwy Lecha, żeby też godnie reprezentować ludzi, którzy za nami podróżują i nas wspierają, tak jak licznie pojawią się w Wiedniu, więc miejmy nadzieję, że będzie to bardzo dobre i pozytywne zakończenie tej podróży do Wiednia. Wydaje się jednak, że nie będzie to tak łatwe spotkanie jak w Poznaniu. Austria jest bowiem pod ścianą i aby zachować szansę na awans, musi dzisiaj wygrać. Obecnie kolejorz ma natomiast 5 punktów w zestawieniu grupy C. 3 oczka zaś zgromadził HPL Berszewa, a tabelę z 1 punktem na koncie zamyka Austria Wiedeń. Jeśli więc Lechici pokonają dziś Wiedeńczyków, to będą już mogli świętować awans. To już wszystkie informacje sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.